Siema, 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 witam Was na kanale. Miniatura tego odcinka mogłaby Wam sugerować, że opowiem Wam o procedurze zakupu motocykla z finansowaniem przez leasing. Że kupiłem ten oto motocykl, finansując zakup przez leasing. Ale nie. Opowiem Wam, jak sprzedawałem motocykl, a kupujący finansował go przez leasing. I to będzie ciekawa historia. Słuchajcie. Ci, którzy śledzą mój kanał, a nie jest ich niestety zbyt wielu, wiedzą, że sprzedałem ZA 650 i zakupiłem DLA 800. Moją Zetkę sprzedawałem jako osoba prywatna. Wystawiłem ją na sprzedaż i znalazłem kupca. Mówiąc w dużym skrócie. Kupiec przyszedł, obejrzał. Co najlepsze, nie chciał odbyć jazdy próbnej, tylko stwierdził, że zastanowi się kilka dni, a że tam powiedzmy, że troszkę się znaliśmy, z naciskiem na słowo troszkę, no to się na to zgodziłem, spokojnie to pomyśl, masz tydzień. No, mnie się jakoś straszliwie nie paliło z tą sprzedażą. No i dzwoni do mnie ten kupujący i mówi: ok, kupuję, jestem zainteresowany, realizujemy sprawę, tyle że ja, ten kupujący w sensie, biorę ten motocykl w leasing, bo mam działalność, bo to, bo tamto, bo siamto. I mówi do mnie: skontaktuję się z tobą, pani z leasingu. No dobrze, niech się kontaktuje pani z leasingu. Minął dzień, dwa, dzwoni pani z leasingu. I pierwsze, co do mnie mówi, zaraz po dzień dobry: no, proszę wystawić fakturę na ten pojazd i my będziemy dalej tę procedurę realizować. What do you mean? Oh, what do you mean? Proszę pani, ja nie mogę pani wystawić faktury na ten pojazd, bo ja jestem osobą prywatną. Aha, mówi pani z leasingu. To ja do pana zaraz oddzwonię. No, podejrzewam, że nie dogadała się pani z leasingu z osobą kupującą, z leasingobiorcą. No, ale pewnie sobie panie tam pogadały, wyjaśniły. Fiku, fiku, miku, miku. Dzwoni znowu pani z leasingu. No, to wie pan co? To my przygotujemy umowę. Proszę podać wszystkie swoje dane. Wszystkie dane pojazdu i my przygotujemy umowę i prześlemy ją do weryfikacji i będziemy czekać na decyzję. W sensie, wiecie, decyzję, czy leasingobiorca ma zdolność, żeby ten leasing sobie łyknąć, nie? Na co ja mówię: hola, hola, Karolu! Ja bym, proszę pani, chciał najpierw zobaczyć wzór tej umowy leasingowej, bo ja nigdy w życiu niczego nie sprzedawałem za pośrednictwem leasingu, więc chciałbym wiedzieć, co ja tam później będę podpisywał. Czy mówię, przypadkiem nie będę tam na tej umowie, wiecie, obciążony odpowiedzialnością prawną, niczym dealer Toyoty albo komis samochodowy, tak? Na co pani z leasingu mówi: nie mogę panu przesłać wzoru umowy, gdyż jest to nasz wewnętrzny druk. Nie wolno mi go udostępniać osobom trzecim. Logical. No, czego nie rozumiecie? Nie mogą udostępnić osobie, która później będzie podpisywała umowę, wzoru tej umowy. Oczywiście ja mogę po przeczytaniu tej umowy jej nie podpisać, no ale po co robić procedurę, po co sprawdzać zdolność, po co, no gdzie się pchasz, po co poruszać mechanizmy finansowe, prawne i ludzkie zasoby, jeżeli ja się nie zgodzę na podpisanie tej umowy, prawda? Więc mówię do tej pani: jak nie, to nie. To chuj!
Pierdol ci w dupę, stary! No to pani powiedziała, że się musi zastanowić. No i ona dzwoni następnego dnia, że ona mi może jednak przesłać wzór tej umowy, a właściwie nie tyle wzór, co ona mi prześle jakąś poprzednią ich umowę z osobą cywilną. Tylko oczywiście, tutaj podkreślam, że tak było w rzeczywistości, z zamazanymi wszystkimi danymi, żebym mógł sobie przeczytać, co ja tam będę później podpisywał. No kurwa, logika 200%. Czemu ja się zatrzymuję, co ja robię? Zagadałem się. Logika 200%, krzywy obieg dokumentów, itp., itd. Wiecie, o co chodzi. No to ja mówię, proszę, oczywiście, bardzo chętnie poproszę tę umowę, chętnie się z nią zapoznam. Ale pani mówi, no okej, ale to dopiero w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, bo mnie już nie ma, bo to, bo tamto, bo siamto. Rozumiecie? Firma o zasięgu ogólnopolskim, udzielająca leasingów, no i ta jedna pani już nie jest w biurze, więc sprawa stoi. No ale co poradzisz? No jak nic nie poradzisz. No i ta pani mi tę umowę przysłała. Ja się z nią zapoznałem. Nie było tam niczego aż tak strasznego. Wiadomo, tam jakieś nieprzekraczalne terminy i tak dalej, itp., itd. No ale niewiele różniło się to od typowej umowy cywilnoprawnej, którą podpisujesz z Kowalskim, jak chcesz mu opylić swoją starą Astrę. Dzwonię więc do pani z leasingu, mówię, ok, możemy działać, możemy realizować temat. Podałem jej wszystkie dane, swoje pojazdu, ile za niego chce i tak dalej, przebiegi, nie przebiegi. I ona mówi, dobra, to czekamy teraz na decyzję analityków, czy pani, pan, on, ona, ono. Cześć, mam na imię Filo, ono jego. Biorące leasing, dostanie ten leasing, czy ma zdolność. No to czekamy, no i czekamy, i czekamy, i czekamy, i czekamy. I nadal czekamy. Dzwoni w końcu po upływie chyba tygodnia pani z tego pierdzielonego leasingu i mówi, że jest wstępna decyzja. Ale tę wstępną decyzję musi zatwierdzić jakiś tam ziomeczek. Ale ziomeczek jest na zwolnieniu i będzie dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Rozumiecie? Firma o ogólnopolskim zasięgu, która realizuje leasingi na setki pojazdów rocznie, jak nie więcej. Ziomeczek jest na zwolnieniu, decyzja będzie zatwierdzona w przyszłym tygodniu. No i co? I czekamy, i czekamy, i czekamy. I wreszcie jest. Jest decyzja. Leasingobiorca dostanie leasing. Wszystko się zgadza, jest zdolność. Lecimy dalej z tematem. I nie zgadniecie, co jest teraz, co się dzieje na tym etapie. Otóż na tym etapie, przyjaciele złoci, pani z leasingu mówi, to teraz przyjdzie do pana rzeczoznawca. What? Jak to przyjdzie rzeczoznawca? Teraz przyjdzie rzeczoznawca? No tak, przyjdzie rzeczoznawca, bo ten pojazd trzeba wycenić. Macie bazę, czajcie temat. Wycena pojazdu w momencie, jak już jesteśmy dogadani co do forsy, jak już mamy zgodę, jak już poczekaliśmy ponad 2 tygodnie, to teraz przyjdzie rzeczoznawca. Będzie wyceniał pojazd. Ja nie żartuję, naprawdę. No i no to ja mówię, no trzeba, taka procedura, no niech przyjdzie ten rzeczoznawca, co ja mam poradzić, tak? Do w banku leasingu czy innej tam organizacji nie pofikacie sobie, nie? Bo jak nie, to nie. To chuj ci w dupę, stary! No i znowu mija kilka dni, żeby przyszedł ten rzeczoznawca. Tam po prostu w tym leasingu
czas płynie inaczej. Czas płynie w sposób zupełnie nie mający związku z teorią względności Alberta Einsteina. No ale przychodzi ten rzeczoznawca i jest to, jak się okazuje, wiecie, jeden z tych rzeczoznawców, którzy się znają, on się zna. Robi zdjęcia tego motocykla, ogląda go z tyłu, z przodu, z góry, z boku, z dołu i robi zdjęcia. No a ponieważ motocykl jest w całkiem niezłej kondycji, wizualnej też, no to gość mówi, no okej, bardzo ładny motocykl, wszystko się zgadza, wszystko się klei. A ja na to mówię, panie kochany, jak on już się zbiera do wyjścia, że może byśmy ten motocykl uruchomili. A on mówi, no może dobrze by było. rozumiecie, o co chodzi? Rzeczoznawca przyszedł wycenić pojazd, który jest już przyklepany do sprzedania, jest już podana kwota, już wszystko wiadomo. No to odpaliliśmy ten motocykl, zapalił od strzała. Dzium, pum, wszystko się zgadza. Pan rzeczoznawca opuścił mnie i jak nie trudno zgadnąć, już po kilku dniach wystawił swoją rzeczoznawczą opinię, w której o dziwo napisał, że pojazd jest wart nawet więcej niż ja za niego chcę. I teraz zaczyna się najlepsza część tej historii. Przyjeżdża pani z leasingu, z umową. Ja mam przygotowane dokumenty, tablicę rejestracyjną i podpisujemy. Podpisujemy, ona dostaje tablicę rejestracyjną, dokumenty, ubezpieczenie. Na umowie jest podany termin płatności nieprzekraczalny oraz nieprzekraczalny termin wydania pojazdu leasingobiorcy. Ja pytam panią, czy muszę zgłosić sprzedaż tego pojazdu i co z ubezpieczeniem, bo mówię, jeszcze trochę zostało, to mówię, ja wypowiem to ubezpieczenie. Ona mówi, nie, nasi ludzie już się tym zajmą, oni już dzisiaj wypowiedzą to ubezpieczenie, zgłoszą nabycie tego pojazdu. Wszystko się zgadza, wszystko się będzie zgadzać, proszę się nie martwić. Pieniążki będą jutro, pojutrze góra u panu na koncie. Na pewno, pewnie. Tak było, nie kłamie. No okej, okay, no to super, nie? No to będzie hajs. Będę mógł rządzić hajsem. Ale nie. Pieniędzy nie ma. Jeden dzień, drugi dzień, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Nie ma pieniędzy. Leasingobiorca dzwoni do mnie. Pyta, czy mam już hajs, bo chciałby się umówić na odbiór pojazdu. A ja mówię, no sorry, ale nie wydam ci pojazdu, dopóki nie ma hajsu. Rozumiecie? To wy byście chyba też nie wydali pojazdu bez hajsu. I mówiąc już w delikatnym skrócie, minął ponad tydzień i nie ma hajsu. Dzwonimy więc po współwespół do pani z leasingu i pani mówi, przelew, ona widzi w systemie, że przelew jest zlecony i to już dosłownie pieniądze już są w kablach światłowodowych, raz będą. No i nie zgadniecie co, pieniądze wpłynęły pod koniec dnia, który był nieprzekraczalną datą wydania pojazdu. No to jak te pieniądze wpłynęły, to ja dzwonię do tej pani z leasingu i pytam ją, czy jest jeszcze jakiś dokument, na którym leasingobiorca ma mi potwierdzić, że ten pojazd odebrał. A ona mówi, nie trzeba, bo to ma pan umowę przecież, z nieprzekraczalnym terminem. No więc ja wygenerowałem szybciutko w Wordzie taki dokumencik, gdzie leasingobiorca potwierdza odbiór pojazdu w stanie takim a takim, bez
bez uszkodzeń itd. itp., odpalający, jeżdżący z kompletem kluczyków, instrukcją, książką serwisową, no i żeśmy przy wydaniu tego pojazdu podpisali ten dokument, tam jakby między nami żadnej dramy nie było. No i tutaj cała sprawa trwająca miesiąc chyba się kończy. Ale czy ta sprawa rzeczywiście się kończy? Otóż, jak zapewne się domyślacie, ta sprawa się tu nie kończy. W tak zwanym międzyczasie, od momentu przekazania dokumentów pojazdu i podpisania umowy, przychodziły do mnie maile z firmy ubezpieczeniowej, gdzie motocykl był ubezpieczony, bo zbliżał się już koniec okresu ubezpieczenia. No i ta firma mnie tam atakowała różnymi ofertami. Dostawałem też z jakiegoś tam Mubi oferty, no bo kiedyś sobie sprawdzałem, ile by to wyszło. Ale ja te maile, że tak powiem, spuściłem w kanał. One mnie nie interesowały. No bo przecież motocykl jest sprzedany, wydany, a pani z leasingu powiedziała, że oni zawierają tam swoje ubezpieczenie, to wypowiadają i w ogóle, nie? No to mówię, jest jakiś lag w tych systemach i ci widzą, że ja, mi się kończy polisa i mnie z automatu wysyłają jakieś oferty. No i tak myślałem do momentu, aż przyszło pismo, że ja pan mam nieopłaconą polisę autokaską na ten motocykl, który sprzedałem już. No, ponad 2 tygodnie minęło od wydania. I co z tego wynika? No z tego wynika to, że leasing, przerejestrowując motocykl na siebie, musiał zawrzeć umowę ubezpieczenia, no bo takie są przepisy, tak musisz zawrzeć taką umowę. A mojej umowy nie wypowiedział. Wydawałoby się, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest elektronicznie, bazy danych, to tamto, siamto, cepiki, jest to niemożliwe. A jednak przez 2 czy 3 tygodnie motocykl miał 2 ubezpieczenia autokasko na 2 różne osoby. Wysłałem zapytanie do pani z leasingu, ale ona oczywiście olała mnie i nic nie odpisała. Tamtą umowę zerwałem, w sensie anulowałem po kilku telefonach na infolinię ubezpieczyciela. Tam się sprawa jakby zakończyła pozytywnie. Sprawdziłem jeszcze w CEPiKu, czy na pewno zgłoszono zbycie tego pojazdu w moim imieniu. No akurat to zrobiono, chociaż podejrzewam, że raczej dzieje się to automatycznie. Także podsumowując całą tą historię, szczerze i z całego serca odradzam wam sprzedaż motocykla, kiedy kupujący finansuje go przez leasing. No chyba, że ja miałem pecha i trafiłem na debili. Pozdrawiam was serdecznie. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, to zrób to koniecznie teraz. Koniecznie zostaw lajka, napisz komentarz i widzimy się w kolejnym filmie.